szlachetnie marszowym zbliżana. Tegoroczny korowód dożynkowy, który otwiera orkiestra Dęta Działającej Przewodniczącej Straży Pożarnej Taszewica pod kierunkiem Martina Wenerskiego. Mnóstwo zabawnych haseł na przyczepach, poprzebierani, a przede wszystkim radośni mieszkańcy, których witano okrzykami i oklaskami, to barwny korowód dożynkowy, jaki przetoczył się przez Kraszewice w niedzielę 26 sierpnia. Zjazdnił oczywiście wieżak, stary dobry zwyczaj, który... Zakończenie z nich prezentuje koło gospodyń miejskich z Mączni. Polska niepodległość odzyskała w Wielkuszynie straż. Powstała, bo też za tydzień będą obchodzić swój... Tradycyjnie korowód wzbogacony był o prezentację nowoczesnego sprzętu, którym mogą pochwalić się rolnicy gminy. Pewną nowością w kolumnie korowodu była prezentacja miejscowych firm świadczących usługi dla rolników. Jedno, co zdecydowanie wyróżnia mieszkańców kraszewickiej gminy, to pomysłowość, która nie zna granic. Trwający kilkanaście minut przejazd przytoczył się w kierunku miejscowego amfiteatru, gdzie odbyły się już oficjalne uroczystości. Uroczystości dożynkowe rozpoczęła uroczysta msza święta w intencji rolników. Starostami tegorocznych dożynek byli Alicja Kurowska i Mark Krawczyk. Asystowali im Daria Presiak i Mateusz Pijanka, którzy przekazali na ręce wójta Pawła Koprowskiego, sekretarza Konrada Kuświka, przewodniczącego Rady Artura Chowańskiego i księdza wikariusza Mateusza Kołodziejskiego wypieczony z tegorocznego ziarna dorodny bochen chleba, którym później poczęstowani zostali uczestnicy uroczystości. Życzymy dobrej zabawy i błogosławieństwa Bożego na następny rok. O tym, jak trudna i nieprzewidywalna jest praca na roli, mówił wójt. Można mieć najnowocześniejsze gospodarstwo, można mieć środki finansowe, jest wiele możliwości pozyskania różnego rodzaju dopłat, dotacji, ale jest jeden czynnik nieprzewidywalny. To jest ten czynnik natury, który uczy nas pokory. Ale myślę, że rolnicy gminy Kraszewice, podobnie jak wielu innych gmin, w tej konfrontacji z tym trudnym czynnikiem natury wyszli zwycięsko, bo dzisiaj, mimo że te plony nie są takie jak w latach ubiegłych, to jednak mamy za co dziękować. To jednak udało nam się z tych pól zebrać zboże. Udało nam się je bezpiecznie zwieść. Mam nadzieję, że uda nam się również je bezpiecznie przechować. Nasza gmina to ponad 7,5 tysiąca hektarów, z czego ponad 4 tysiące to są użytki rolne. A według szacunków, jakie nasz urząd gminy w ramach komisji suszowych, tak zwanych suszowych, czynił, to ta susza obejmuje obszar ponad 2300 hektarów. Mamy w tej chwili 367 wniosków, z czego do Urzędu Wojewódzkiego już trafiło 76 protokołów. Susza jest. I tutaj myślę, że przyłączę się do apelu wielu włodarzy, do władz naszego kraju, naszego województwa o to, aby tych rolników w tych trudnym czasie i w tym trudnym okresie, w tym szczególnym roku nie zostawić samych sobie. Bo jeśli im nie pomożemy, to tak naprawdę skutki tej suszy odczujemy wszyscy. Zaproszonym gościom czas umilały zaprośnianki, a także członkowie orkiestry dętej działającej przy OSP.